Ale dobrze, klimacik, muzyka jest, no nic, tylko dziewczynę zapraszać. A propos dziewczyny. Franek! Franek, mówiłem ci. Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z horroru Family Cars. Moi drodzy, nie wiem jakim prawem, nie wiem jakim cudem, gra ma 99% pozytywnych opinii na Steamie. Co prawda, na 100 recenzji, tak, no, bądźmy rzetelni, ale to wciąż jest imponujący wynik, że prawie tak na 100 osób było tak mało, prawdopodobnie jedna, góra dwie, które zdecydowały się na negatywną recenzję. Gra jest z tego roku. No i moi drodzy, widzę, co tu się dzieje. Widzę, nie czytałem zbyt wiele o tej grze. Tylko tyle, że sprawdziłem to rewelacyjne ocenianie graczy. No i co jest bardzo dziwne, o grze się nie mówi, tak? Więc fajnie, fajnie. Sobie tutaj w nią zagramy, bo wiecie, że jestem ogromnym fanem horrorów. Okej. Kruki, wrony. Ta historia przydarzyła się pewnego lipcowego poranka i nie zdążyłem przeczytać. List ten stwierdzał, że moja matka, Jennifer, zmarła nagle i teraz jestem jedynym spadkobiercą posiadłości w Blackwood. Te wydarzenia wprawiły mnie w zakłopotanie, ponieważ nawet nie znałem swojej matki. Wychowałem się w sierocińcu. Ciekawe. Wszystkie moje próby dowiedzenia się czegoś o moich rodzicach zawsze prowadziły mnie w ślepy zaułek. Ale teraz ten list jest kluczem do odpowiedzi na wszystkie moje pytania, które trzymałem się. Które może nie obchodzi mnie, jaka jest prawda, chcę tylko wiedzieć, dlaczego rodzice mnie zostawili. Jak sami zauważyliście, no jest to pisana wersja tłumaczenia na kolanie. Musimy niestety tutaj się przygotować na to. I mam nadzieję, że także na strach. Tutaj ewidentnie było tłumaczenie z Google'a. Ale gra jest zaskakująco ładna. Okej, latarko, latarki nie ma. Gra jest zaskakująco ładna. Zaskakująco ładna. Tu jest zimno i trzeba rozpalić w kominku. No dobra, proste zadanie. Ej, bardzo ładny. Ładny jest ten horror, jak na taki, wiecie, niezależny. Dom jest wystarczająco chłodny. Muszę znaleźć drewno i zapałki, żeby rozpalić w kominku. Okej, okay. I z nikim tak nie chciałeś porozmawiać na temat swojego domu nowego? Brakuje desek. A tu już jest widnie ewidentnie. Dobra, ciekawe, czy obrazy zaczną się niedługo zmieniać. Co to? Na obrazie brakuje elementu. Niedźwiadka z tego, co widzę. Podoba mi się to, że tutaj chyba będziemy mieć do czynienia z chodzeniem. O. Tak jest. Będziemy szukać przedmioty, które wcześniej mogłyby nam się przydać, no ale musimy najpierw je znaleźć. Drogi panie Blackwood, zgodnie z umową wpadłem w sobotę, aby odebrać niezbędne dokumenty, ale nie mogłem ich znaleźć, ponieważ były zamknięte. Niektóre pokoje były zamknięte. Jutro pojadę do kostnicy i przejrzę rzeczy osobiste pana matki. Myślę, że klucze powinny tam być. Skontaktuję się z panią po południu. Z poważaniem Jacob Miller. Notatka od notariusza. Okej, no to troszeczkę wyjaśnia. I bardzo podoba mi się to, że nie ma tutaj otwierania głupkowatych szafek. No i proszę bardzo. Podniosłem mu od razu. Fajnie, fajnie. Naprawdę zapowiada się obiecująco, ale nie oszukujmy się, strasznie na razie nie jest, ale może to i lepiej. Moi drodzy, czyli tak, mamy dom, mamy rodzinę, która nas zostawiła w sierocińcu i próbujemy odkryć... Fajna zabawa światłem. I próbujemy odkryć, co też się wydarzyło. No, tutaj dużo takich fajnych zakamarków jest. Dobrze, dobrze. Podoba mi się. Czy mogę wejść na górę? Mogę. Słuchajcie, myślę, że drewno może być na dole, prawda? No ale jak już jestem, tak? O, dostałem drzwiami. I tu jest
Automatyczne zamykanie drzwi, no całkiem nowoczesna chałupa. Oprócz tych desek, które mam wrażenie, że nam zaraz zafundują jakiś śmieszny żarcik. I znajdziemy się w piwnicy. A w piwnicy czekają, co? Niefajne rzeczy. Czy to jest taki skrót, tak? No okej. W pożądalu. Oj. Nie lubię łazienek w horrorach. Ale zardzewiałe, na szczęście, a nie pobrudzone krwią. Oj, nie mamy odbicia. Czyżbym był duchem? A to jest wymysł mojej jakże kreatywnej wyobraźni. I znowu drzwiami w twarz. No cóż. Drzwi nas nie oszczędzają ewidentnie. No i wydaje mi się, że musimy chyba wyjść na zewnątrz, tak? No dobra. Powiedzmy, że troszeczkę poszedłem w Explore. Ale jest naprawdę miły feeling chodzenia. Miły feeling chodzenia. Jestem zaskoczony, bo ten horror prezentuje się znacznie lepiej niż myślałem. Szkoda tego loadingu, ale narzekać nie zamierzam. Słuchajcie, najpierw... Bezpiecznika brakuje. Czyli bardzo, bardzo lubię takie horrory, których kroczek po kroczku można coś odkrywać. To jest naprawdę fajne. No ale dobra. Wiemy, że pierwszym naszym jest celem drzewo. Drewno opałowe tak zwane. Ale słuchajcie, nie będę sobą, prawda? Nie będę sobą, jeżeli ja tutaj nie przejrzę tych chociaż na szybkości, tak? Zakamarków. Tutaj niezły bałagan jest swoją drogą. Butelek nie możemy podnosić. Szklarnia, do której nie możemy wejść. Łopaty, siekiery, zwłoki. No nic tu nie ma. Czyżby tu jakiś labirynt się krył? Czy tu można wyjść? Dobra, na razie nie ma potrzeby wychodzić z naszego ogródka wesołego. Dobra. Okej, czyli rozumiem grą, że mam jedno zadanie. A mgła, słuchajcie, jak Silent Hill. Silent Hill. Dobrze, niech będzie. Czyli tak. Jedno... Aha, przepraszam, nie lewy przycisk myszy, tylko biorę to na klatę. Czy coś się zmieniło? Nie wiem, ale jak widzę takie drzwi, które są zabite dechami... No nie wiem jak was. Czy to było zamknięte? Nie podobają mi się te automatyczne drzwi. Ale cała reszta robi kolosalnie dobre wrażenie. Okej, tak. I teraz rozumiem tak. Aha, i mam usiąść. Jesteś zmęczony czy... Nie chcę, ale muszę. No tutaj ten ekran wczytywania. Jak na razie wprowadza więcej nastroju. Co się dzieje? Co się stało z domem? Mówiłem ci, Franek. Nie podrywaj Patrycji. Bo jej zamiłowania, malowania krwią i flakami nie wzięły się znikąd. Ale nie słuchał. Dobra, tam się coś świeci. O, czy to jest trup? Kto mógł to zrobić? Kolacja. Tak zwana. Mam nadzieję, że to ślady po pomidorach. No ale drzwi, przepraszam, nie... Wow. Okej, chyba nadepnąłem na krzesło i dlatego tak mnie podniosło nagle. Cieszę się, że mamy chociaż świecę. No dobra, maszerujemy dalej.
nic nie mamy. Najgorsze jest to, że straciliśmy także zapałki. Ale obrazy dalej są te same. Dalej brakuje elementu. Dalej jest kodzik. Czyli pewne rzeczy się nie zmieniły. Okej. Na razie jest tak niepokojąco. Fajny start. Czy tam ktoś był? Nie, to moja wyobraźnia. O, ale... to pomieszczenie wygląda już lepiej. Uż! No, zaczyna się smerfastycznie. Wyciąg z historii choroby. Pacjentka Lily Krause, 12 lat. Rozpoznanie. Nieustalone. Wywiad chorobowy. Pacjentka zgłosiła się ze skargą na wysoką gorączkę, migrujące bóle całego ciała, nudności i obfite wymioty. Silny ból głowy. Na podstawie dokonanych badań rozpoznano chorobę autoimmunologiczną, ale nie ustalono dokładnego rozpoznania. Podane leczenie nieznacznie złagodziło objawy. Pacjentka została wypisana z poprawą do dalszej obserwacji przez lekarza rodzinnego. Lekarz prowadzący Gilbert Persica. Okej. Nie wiedziałem, że można przybliżać. Call John tomorrow. Myślałem, że jakiś kodzik. Search for better. Send email. Call John. Okej. Okay. Co? Press up new dress. No dobra. Gra ma 1-0 ogólnie już. Battle until death. Dobrze, tylko jest maluteńki problemik. Że nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić. Chyba idę w dobrym kierunku. Tu jest ten skrót. Okej. Pamiętajcie, ostatnio... Czy tam coś było? No dobra, czyli na razie zwiedzanie domu, hacjendy. Ale dobrze, klimacik, muzyka jest, no nic, tylko dziewczynę zapraszać. A propos dziewczyny. Franek! Franek, mówiłem ci. Franek, kurwa, możesz czasem posłuchać, no. O, tu jest cela. Zabawa. Stare dzie... Nie wiem... Aha, już wiem. Co to? Co to za napis? Bart Edward Adams. Szklarnia. Czyżby to był znak, że mam iść się udać do szklarni? Okej, tam coś jest. Dobra, ta gra jest... Ta gra jest mocna. Łapka w górę? Nie wiem, co w tym strasznego, tak codziennie wstaję z łóżka. Błagam, powiedz się, że nie będzie... To nasze szepty, to nie tylko moje szepty. Franek? I po co ci to było?
Po co się zdecydowałaś na dziecko? To nie ja zamknąłem. No widzę, nie bawimy się w tań. O kurde, bala. Czekaj. Aha, tu jest reset. Okej. Okay. A, jak klikam tak, to się kilka razy robią. Czy rozumiem, że są boczne, tak? A, poczekajcie, czy mam rację? Okej. Okay. Trochę na chibił trafił. Znam tego niedźwiadka. Obraz. Troszeczkę powiem wam, że ciśnienie mi zeszło na tej zagadce. Bardzo fajna taka układanka. Mówiłem? Mówiłem, że maluję krwią? Śmialiście się. Okej, wiem, że tu jest tu. W lewo. I jest ciemno jak cholera. Proszę. Klucz do zamka Scott. Czy się tu? Okej, okay, ale jaki jest kod? No dobra, muszę odkryć najpierw, jaki jest kod. W łazience? No przejdę się, ale... Fuck. Dobrze, że sobie zwiedzałem mapę, kiedy jeszcze była inna szata graficzna. Jeszcze kiedy makijażu trochę było. Naprawdę rodzina przeklęta. Słuchajcie, moja propozycja jest taka, że schodzimy na dół i próbujemy wyjść na zewnątrz. Telefon. A, mam gdzieś ten telefon. A teraz rozpalić w kominku możemy? Nie, tym razem w kominku rozpalić nie możemy, mamy zabarznąć na śmierć. O ile wcześniej nie zajdę na zawał, rzecz jasna. Dobra. No nic, wychodzimy na zewnątrz. Czemu mam wrażenie, że dopiero tutaj będzie wesoło? Kurde, szkoda, że tam wcześniej nie poszedłem. Okej. Czy to znaczy, że ja wszystko sobie już oświetliłem? Nie wiem, czy... Dobra, wrócę do domu. Czy teraz jest wszystko oświetlone? Ta, jeszcze jak? Szaleństwo. Okej, to wydaje mi się, że to jest gdzieś w ogródku. Czy tutaj jest kodzik? Na grę komputerową? W kuchni nic nie było. Kompletnie nic. Czyli gdzieś umyka mi tylko kodzik, ale gdzie kurde bele? Nie wiem, ale skoro fuza była tam... To też nie, czyli jakbym pominął jedno pomieszczenie jeszcze. Jakbym pominął jeszcze jedno pomieszczenie. No dobra, 4, 6, 7, 2, spróbujmy. 4, 6, 7, 2. Numery są blokowane. Data. Jest data, no, jest data. Dłużej, czyli powinno być 6, 7, 2, 4. 6, 7, 2, 4. 6, 7, 6, 7, 2, 4. Chodziło o wiek.
Chodziło o ich wiek. Bardzo fajne, bardzo fajne. Nie podnoszę tego najpierw exploring. Dobra, jednak podnoszę. Co to? Lekarz stwierdził, że leczenie nie przynosi efektów i z każdym dniem czuje się coraz gorzej. Nie wiemy już, co może nam pomóc. Próbowaliśmy wszystkich opcji z tradycyjnej medycyny, ale do niczego to nie doprowadziło. Naprzód. Dzisiaj nasza sąsiadka pani Dawson przyniosła jakiś wywar ziołowy i podała go Lili. Ona od razu poczuła się lepiej. Nie wiem, co to jest, ale to naprawdę działa. Pani Dawson przyjechała do naszego miasta jeszcze jakieś pół roku temu. Nie znamy jej zbyt dobrze, choć mieszkała w sąsiedztwie. Kiedy usłyszała o naszym nieszczęściu, powiedziała, że może pomóc. Dziś Lili znów czuje się gorzej, wywary z ziół już nie pomagają. Pani Dawson powiedziała, że jest coś, co na pewno może pomóc i przyniosła drewnianego idola. Powiedziała, że jest to starożytne bóstwo, pamiątka jej rodziny i trzeba przeprowadzić rytuał oczyszczenia z choroby. Jestem zmęczony, już nie obchodzi mnie co robić. Jestem gotów uwierzyć we wszystko, byleby tylko Lili poczuła się lepiej. Drewniany idol, tak? Dzisiaj pana Dawson przeprowadziła rytuał oczyszczający, po którym wręczyła nam drewnianego bożka i kazała go bezpiecznie przechowywać. Tak, co się stanie z tym kawałkiem drewna? Nie sądzę, żeby to pomogło. Nasza rodzina jest w rękach Boga. Amanda i ja modlimy się każdego dnia. Lili po rytuale zrobiło się słabo i ona przespała cały dzień. Nie mogę w to uwierzyć, stan nie poprawi się na moich oczach. Ból ustąpił, pojawił się apetyt. Jeszcze nigdy nie jadła tak łapczywie bułeczek. To cud, nawet koloryt jej skóry jest zdrowy. Rytuał oczyszczający naprawdę pomógł. Mamy wobec pani Dawson dług wdzięczności. Tego pamiętnika raczej nie będę prowadził. Lili jest całkowicie zdrowa. Wszystkie badania są w normie, lekarze zaskoczeni. Nie wiedzą, co się dzieje, bo choroba Lili jest nieuleczalna. Ale dziecko jest zdrowe. Nie możemy nikomu powiedzieć o rytuale. Pana Dawson ostrzegła nas, żebyśmy zachowali go w tajemnicy. A kto nam uwierzy? Lekarze są ludźmi nauki, a nie przesądów. Ups. Ostatnio coś dziwnego dzieje się z Lili i stała się bardziej agresywna. Dzisiaj moja córka zabiła naszą kotkę. Zauważyłem, że po tym rytuale ona jakby została zamieniona. Zmienił się jej wygląd. Czasem boję się spojrzeć jej w oczy, jakby z nich to nie Lili patrzyła na mnie, ale to coś okropnego, jakieś zło, które zaczaiło się w ciele mojej córki. Dziś w tajemnicy spotkałem się z ojcem Kraftwodem w cerkwi, opowiedziałem mu wszystko. Nawet to, że Lili zabiła człowieka. Już człowieka? Przed chwilą był kot. Przygryzła gardło pani Jane, która pomagała nam w domu. A potem mazała ściany swojego krwi jej krwią. Mówiłem, Franek. Ojciec Kraftów obiecał, że nie zawiadomi policji i przyjdzie do nas wieczorem. Podejrzewa, że rytuał uzdrawiający był tak naprawdę rytuałem jeszcze jej demona. Ojciec Kraftów mówi, że może nam pomóc. A muszę potem powiedzieć wszystko szeryfowi. Boże, pomóż nam. Obawy się potwierdziły. W ciele Lili mieszka straszliwe zło. Ojciec jeszcze nie wie, jaki demon siedzi w wnętrzu Lili. A żeby go wypędzić, musimy poznać jego imię. Będę musiał poważnie porozmawiać z panią Dawson. Uzdrawiając moją córkę, rzuciła na nas straszną klątwę. Amanda zabierze dziś Davida do sierocińca w północnej Karolinie i zostawi go na jakiś czas. Sierocińca Davida, patrzcie! Przebywanie obok siostry teraz jest niebezpieczne dla niego. Odbierzemy go po odprawieniu rytuału. Mam nadzieję, że nie potrwa to zbyt długo. O kurde. O. Nie zostawiłam. Okryli mnie. Było to moje... Było tu niebezpiecznie. Moja rodzina mnie tu zostawiła. Dobra. Oprócz tego, że się dowiedziałem... To jest zamknięte. Czyli tak, a moja siostra jednak żyje. Dobra, ale co mi to pomogło? Jakiś bożek ukryty, tak? Ale drewniany. Ole, ja się tu boję chodzić po tym niby lasku. O! No to nie jest bożek, o którym była mowa? Nie, to nie. Ale dobrze, warto zapamiętać to miejsce. Wydaje mi się, że jest istotne dla fabuły. Więc tak się nie stało. No, ano się nie stało. O, mam cię, patrz! Patrz, ty chamie, ty. Klucz do... To jest piwnica? Okej, okay, a gdzie jest basement? Przecież... Tu jest potrzebne narzędzie. Ciekawe. Z wielką nieprzyjemnością muszę wam powiedzieć, że musiałem zerknąć do internetu, bo chyba
Tak jest. Ja, moi drodzy, nie mogę otworzyć interakcja inwerta szkół. Ok. Mogę. Słuchajcie, tutaj. Pierwsze litery. I tutaj zdjęcie, zobaczcie, nawiązujące. I BSBA. I ja niestety nie mogłem tego wrócić, bo nie wiedziałem, że mogę otworzyć tak, wiecie, nie? I teraz jest wszystko proste. Zobaczcie, jest BA. Okej, trzeba było kliknąć jeszcze guziczek. Kurczę, no. Mega super gra, mega fajna gra, ale widzicie, wystarczy jedno małe potknięcie, nie wiesz, co teraz trzeba zrobić i jesteś w nosie niestety, nie? Szkoda, ogromna szkoda, że nie udało mi się tego wychwycić, że można otworzyć ekwipunek. Niestety mój trop wędrował wokół czego... Ciary. Ciary. Oh my goodness. No ewidentnie siostrzyczka to ona za mną chyba nie przypada, co? Dobra, ale przynajmniej już słuchajcie, ruszymy fabułę do przodu. Bo trochę to nagrywam, nie? Przez to, że jestem taki cienias. Słuchajcie, basement. I co wysmajcie? Co w piwnicy? Wesoło na pewno będzie, nie? Moi drodzy, ale to już sobie odkryjemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że przypadł wam on go do gustu, bo widziałem akurat checkpointik, także... Oh, ja mam na liczniku ponad 50 minut. Sami rozumiecie. Do następnego. Jo.